Muszę ci coś pokazać. Prawie to samo. Przeczytaj zaznaczony tekst. W trakcie trwania niniejszej umowy ani Parker Schnabel, ani inne firmy, których jest udziałowcem, nie będą wydobywać na innych parcelach. Resztę czytałeś. Nie podpiszę tego. W porządku. Podpisałem umowę i wysłałem ją wam. Ja jej nie podpisałem, jest nieważne. Nie można dać komuś umowy do podpisania, a później... To nie nasz pomysł. To pułapka. Zróbmy tak. Kazaliście mi podpisać umowę. Kazaliście mi ją podpisać. Podpisałem i wysłałem wam ją. Potrzebne są dwa podpisy. Tony też musi złożyć podpis. Sędzia musi mnie powstrzymać. Nie można nikogo zmuszać do podpisania umowy. Inaczej. Ja już zainwestowałem w wydobycie. Nieważne. Koniec. Zabieraj ludzi. Sędzia mi to powie. Obyś miał więcej prawników niż ja znajomości. Dlaczego zmieniliście umowę? Doszła jedna klauzula. Nie możesz wydobywać w dwóch miejscach jednocześnie. Nie mogę pracować w Big Nugget? Jak chcesz. Podpisałem umowę, zmieniliście ją i znów mam ją podpisać? Ale ja nie podpisałem. Zacząłem wydobywać. Czemu to takie ważne? Chcę móc w każdej chwili wydobywać z dziadkiem. Piękna historyjka, prawie się popłakałem. Zgadzasz się albo nie? Nie można zmieniać umowy po podpisaniu jej. Wstrzymam się. Skoro chcecie... Koniec. Sędzia musi mi to powiedzieć. Rób, co chcesz. Dobrze. Zrób coś dla mnie, wracaj do domu. Proste. Mam tego dość. Niczego nie podpisałem. Na razie. Zabierz sprzęt. Od tej chwili nie masz parceli. Sędzia mi to powie. Mini, na razie.